Zbrodnia i kara. Odwieczna walka o sprawiedliwość. Nie zawsze spełniona, gdyż zdarzają się zbrodnie bezkarne, które mimo wszystko chcemy ścigać. Ślemy wtedy list gończy. I nie tylko za sprawcą. Czasem, żeby zrozumieć motyw jej popełnienia. Dlaczego? Natknąłem się na zwłok. Na twarzy już były muchy. Spodnie tam miała ściągnięte, tak do pośladków, obnażona. W sprawie zabójstwa Iwony Cygan panuje zmowa milczenia. Cały Szczucin mówi, kto to zrobił, dlaczego mordercy chodzą i nie są ukarani. Nazywali ją cyganeczką. Żyła 17 lat. Brutalnie pobita niedaleko swojego domu, konała w burze. Bandyci zostawili ją nieprzytomną i uciekli. Kim byli? I dlaczego to ona, licealistka ze Szczucina? Była taka ładna. A może właśnie dlatego? Ulewa zatarła większość śladów. To było 13 lat temu. Do dziś nikt nie odpowiedział za tę zbrodnię. Była fajną dziewczyną, zwykłą, najprostszą dziewczyną, pełną taką uczucia, emocji. Iwona była dzieckiem, no takim, nie wiem, takim kochanym jak wszystkie dzieci po prostu. Bardzo piękna dziewczyna, ładna, młoda. No pewnie najładniejsza w miasteczku. Często z osiedla, z ulicy zwoływała takie małe dzieci i po prostu bawiła się w przedszkole, w szkołę, w takie domki po prostu, na rolkach jeździła z takimi dziećmi mniejszymi od niej. Tak po prostu czuła się taka przedszkolanka pomiędzy dziećmi. Dzieci ją bardzo lubiały. Tego lata Iwona spędzała wakacje w rodzinnym Szczucinie, małym miasteczku położonym niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej. Mieszkańców jest tu zaledwie 4000, ale i dla tak małej liczby możliwości spędzania wolnego czasu były prawie zerowe. Nie licząc oczywiście dwóch prywatnych barów z dyskotekami. No młodzież nie miała specjalnej oferty tutaj takiej, której mogłaby się spotykać. Działał Gminny Ośrodek Kultury, ale to nie była oferta, która zaspokajała te potrzeby tej młodzieży. Młodzież tak chodziła z jednego baru do drugiego, to na plantach posiedzieli trochę i no takie było, no w tym Szczucinie po prostu nie ma nigdzie wyjść. Zajazd leśny i bar o nazwie Trabant, tak też nazywano jego właściciela, prawie 40-letniego Roberta K., znajdowały się blisko siebie w centrum miasteczka. Zwyczajem tubylców było odwiedzanie dwóch knajp tego samego dnia. Trabant cieszył się powszechnym poważaniem. Robert K. miał pieniądze, ale nie potrafił zdobyć najładniejszej w miasteczku dziewczyny, cyganeczki. I to było jego porażką. Iwona wolała rówieśnika, chłopaka, w którym podkochiwały się prawie wszystkie dziewczyny z okolicy. Wakacje 98 roku cyganeczka spędzała nie tylko z Tomkiem, ale z niedawno poznaną Renatą. Często widywano je w barach. Jakoś mi się nie podobało. Jako koleżanka dla Iwony, ponieważ nieraz słyszałam, jak mówiła Renata do Iwony coś takiego. Iwona, jaka ty jesteś laseczka, jak ty ładnie wyglądasz. Ja mówię, Iwona, co to za koleżanka, jak ona ci tak mówi?
Renata dobrze znała tak zwaną elitę Szczucina, jak tu mówiono, ludzi z kasą. Sprawiała wrażenie dobrej znajomej Trabanta i jego towarzystwa. Widziała zawistne i zazdrosne twarze partnerek bogaczy, którzy z zachwytem wpatrywali się w tańczącą, przepiękną cyganeczkę. Ale ona, dumna i wierna Tomkowi, lekceważyła niepożądanych zalotników. Renata, powiedzmy, należała do tego towarzystwa. To jest, powiedzmy, elita Szczucina. Ludzie trzymający władzę w tak małej miejscowości. Nie to, żebym nie chciał mówić, bo dla tej sprawy to jestem gotowy wszystko powiedzieć. No ja po prostu nie znałem tutaj tej drugiej strony. W lokalu Trabanta spotykali się licealiści i dorośli. Bywali skorumpowani policjanci. Jedni przychodzili potańczyć, inni robili interesy. Jakie? Nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że byli to ludzie z tak zwanej grupy trzymającej władzę. Czy Iwona znała ich tajemnice? To raczej niemożliwe. Żyła w całkiem innym świecie. Za 2 lata miała zdawać maturę. Chciała zostać nauczycielką. Miała też swoje dziewczęce marzenia, które czasem się spełniały. Jak się bardzo cieszyła z tych martensów, bo to było jej takie marzenie, mieć martensy po prostu, albo glany, ale wybrała martensy, więc zawsze były wyczyszczone, stały sobie. Długo nie nachodziła w tych martensach. Był 13 sierpnia 1998 roku. Zostało 18 dni wakacji. Iwona, namówiona przez Renatę, poszła na dyskotekę w nowych martensach. Tańczyła w nich. I to był jej ostatni taniec. I ostatnie wakacje. Niedokończone. 13 sierpnia 1998 roku pamiętam wręcz idealnie. Myślę, że każdą niemalże minutę. Wybraliśmy się na zakupy. Iwona już wtedy zaczęła mówić o swojej przyjaźni z Renatą, że jej za bardzo nie ufa, że przestanie się z nią przyjaźnić, że rodzice mieli rację, że ją okłamuje. Z całą pewnością można powiedzieć, że jej przyjaciółka wystawiła ją na śmierć. Dziś nie wychodzi, tak im powiedziała, mamcia, dziś nie wychodzę nigdzie, idę na osiedle jeździć na rolkę. Dokładnie te słowa powiedziała. Już była w bramce. Już wychodziła i zadzwonił telefon. Zadzwoniła Renata. Zawołałam Iwonę do tego telefonu i ona się wróciła. Renata prosiła o spotkanie, o pilne spotkanie. Słyszałam, jak Renata ją prosiła. Iwonko, proszę cię wyjdź. A Iwona mówi, nie, bo mnie ty kłamiesz. Wyjdź, Iwonko, na chwilę. Iwona wyszła. Jeszcze przy furtce odwróciła się. Pomachała ręką i krzyknęła, pa mamciu, niedługo wracam. Miała to być krótka rozmowa z Renatą. Nikt nie wie, o czym rozmawiały. Czy był problem, jakaś zła tajemnica? Pewnie tak, bo Iwona na to spotkanie poszła niechętnie i chciała z niego szybko wrócić. Skończyło się ono jednak jak zwykle, w barze. Poszły do zajazdu, tak. I w momencie, kiedy ja wchodziłam, Iwona już wychodziła. Powiedziała, że idzie do domu. Pomachała i poszła. Ja przyszłam do domu, zamknęłam drzwi, poszłam spać. Zamknęłam drzwi, bo byłam pewna, że Iwona wróciła, że jest. Iwona wyszła z baru tuż przed 21. Śpieszyła się. Człowiek o nazwisku Drab, mieszkaniec Szczucina, widział, jak podjeżdża samochód. Znajomi proponują podwiezienie. Iwona rozmawia z nimi przyjaźnie. Ciemność i strach.
Szok i ból. Za co? Skrępowane ręce nie mogą bronić twarzy, piersi, brzucha. Za każdym ciosem coraz słabsza, okaleczona, już nie taka piękna. Cała we krwi pada na ziemię. Może jeszcze widzi, jak bandyci odjeżdżają. Czy wtedy żyła? O 5:30 poszłam do niej do pokoju. A jej na łóżku nie było. Powiedziałam mężowi. Zgłosił to na posterunek. Zaczęliśmy szukać Iwony. Po iluś tam namowach Renata w końcu przyjechała z nami. I nie wiem, czy to jest po prostu mój teraz jakiś wymysł, czy to jakaś... Natomiast jak przyjeżdżaliśmy przez most, Renata siedziała z tyłu. Jak przyjeżdżaliśmy przez most, Renata... głowa jej po prostu przekręciła się w to miejsce, gdzie znaleziono Iwonę. Renata dokładnie powiedziała po kilku godzinach: idźcie i szukać nad Wisłę. 14 sierpnia, jak zwykle o świcie, rolnik Stanisław Dziodzio prowadził swoją malinę na pastwisko. Po drodze natknął się na zwłoki. Nie mógł ich rozpoznać. Szybko okazało się, że Renata miała rację. To była cyganeczka. Tak, Iwona była bardzo, bardzo pobita. Tak naprawdę rozpoznaliśmy ją tylko po ciuchach. Pierwszą czynnością było zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia. Zwłoki ułożone były twarzą do ziemi, skrępowane z tyłu ręce sznurkiem z tworzywa sztucznego. Na szyi zadzierzgnięta pętla z drutu o średnicy około 2 mm ze śladami skorodowania. W pobliżu zwłok szereg przedmiotów, które potem stanowiły dowód w tej sprawie. Fragmenty sztachet, rozbite szkło z butelki po wypitym winie. Zabezpieczono szereg włókien, włosów na odzieży i na zwłokach Iwony C. Ci sprawcy w tym miejscu czuli się bezkarnie i czuli się pewnie, a więc znali pewne zwyczaje sąsiednich domów, że tam nikt się nie pojawia. Czuli się, być może też czuli się na tyle bezkarni, że nawet nie obawiali się, że nawet jak ktoś ich zauważy, to i tak im nic nie grozi. Na zwłokach stwierdzono szereg obrażeń. Obrażenia głównie głowy, okolicy potylicznej, klatki piersiowej, pleców. Z ustaleń biegłych wynikało, że obrażenia te powstały w wyniku zadania uderzeń narzędziem twardym, tępym, tempokrawędzistym, uderzenia zadane ze znaczną siłą. To odkrycie było wielkim szokiem przede wszystkim dla rodziny Iwony. Ale przerażenie i strach ogarnęły całe miasteczko i okoliczne wioski. Nie wiem dlaczego. Przecież to było dziecko, to tylko 17 lat miało. To jest po prostu coś, co nie mieści się w głowie przeciętnej osoby, ani no nikogo innego. Jak ginie w taki sposób... prawie męczeński, młoda dziewczyna, która nigdy nikomu nic nie zrobiła, to motyw tutaj... ciężko się doszukać jakiegoś motywu. Nie wiemy, jakie tajemnice znała Iwona i czy w ogóle jakieś były. Czy jej zabójstwo było związane z interesami elity Szczucina? To raczej mało prawdopodobne, choć niewykluczone. Iwona nie została też okradziona czy zgwałcona. Najbardziej wiarygodnym motywem wydaje się być zazdrość, zawiść bądź zemsta za to, że odrzuciła adoratora. Cyganeczka zginęła dlatego, że była śliczna, najpiękniejsza w całym mieście.
Faktem jest, że ona była bardzo ładną dziewczyną i pojawił się tutaj wątek jakiejś zazdrości. Natomiast, no, tak jak mówię, motyw tej zbrodni nie jest znany. Analiza oględzin miejsca ujawniania zwłok i samych zwłok ofiary wskazuje, że sprawcy chcieli upokorzyć tą ofiarę, w jakiś sposób się pastwić. Być może w trakcie tego zdarzenia doszło do byli tam na pewno mężczyźni w grupie napastników, doszło do jakichś aktów mających ślady seksualności. Policja i prokuratura przesłuchały 250 świadków. Jednak ich zeznania okazały się bezwartościowe. Wielką przeszkodą okazała się burza, z powodu której większość śladów zostało zmytych przez ulewny deszcz. Przesłuchania szeregu świadków, którzy mogli mieć istotne znaczenie w tej sprawie, właścicieli barów, w których przebywały osoby bądź to w towarzystwie Iwony, bądź sama Iwona, były wielokrotnie przesłuchiwane. Nigdy żadnej osobie nie postawiono zarzutu formalnego zabójstwa Iwony C. Wobec nieskutecznych działań policji wójt Szczucina przy wsparciu lokalnego biznesmena wyznaczył nagrodę 20 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu sprawców. Wtedy pojawia się tajemnicza postać gotowa wskazać bandytów. Krążyła taka informacja w Szczucinie, że jeden z mieszkańców, nazwisko Drab, coś na ten temat wie, ale że jest jakaś zmowa milczenia, boi się, jest przestraszony. Okazało się, że no, nie zdążył, do mnie nie przyszedł, informacji mi takiej nie przekazał. No, dziś w niedługim czasie okazało się, że ten człowiek nie żyje. Też bardzo to jest tajemnicze. Przeprowadzona sekcja zwłok Tadeusza D. nie wykazała żadnych obrażeń, które wskazywałyby na to, że doznał przed śmiercią urazów ciała spowodowanych przez osoby trzecie. Z ustaleń wynika, że ten człowiek miał mówić, że widział, kto zabił Iwonę Cygan, że on weźmie nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Z innych ustaleń naszych procesowych wynika, że cieszył się, że będzie bogaty w najbliższym czasie. Czyli mamy tutaj jakby taką mocną przesłankę faktyczną, wskazującą na powiązanie tych dwóch spraw. Nie widać żadnych śladów wskazujących, że mógł popełnić samobójstwo. Śmierć Tadeusza Draba stała się wystarczającym powodem, żeby zamknąć usta innym. Sprawa zaginięcia i śmierci pana Tadeusza D. na pewno zaważyła na losach i na wynikach śledztwa dotyczących zabójstwa pani Iwony. Mianowicie ta śmierć stała się faktem. Ludzie o tym mówili w Szczucinie i zresztą ja sam się spotkałem w czasie czynności procesowych w tej sprawie, że jeden z mieszkańców powiedział mi, żeby nie warto pytać, bo ludzie się po prostu boją, bo nie chcą skończyć tak jak pan Tadeusz. Jestem głęboko przekonany, bo takie do nas docierają informacje. Wszyscy Szczucini wiedzą, kto popełnił tą zbrodnię, ale każdy z nich boi się o tym mówić. Sprawa zabójstwa Iwony Cygan została umorzona 8 lipca 1999 roku z powodu braku dowodów. Po kilku latach materiały z nieudanego procesu zabójstwa Iwony Cygan trafiły do krakowskiego Archiwum X. Tam dowody rzeczowe zabezpieczone na miejscu zbrodni poddawane są najnowszym metodom badawczym. Istnieje więc szansa na odnalezienie zabójców, postawienie ich przed sądem i skazanie wyrokiem prawomocnym. Doszliśmy do wniosku, że w tej materii jest jeszcze wiele czynności do wykonania, które mogłyby nas przybliżyć do sprawców tej zbrodni. Funkcjonariusze zespołu Archiwum X wykazali się niezwykłą dociekliwością, profesjonalizmem. Szalenie w tej sprawie nam pomagają. Sprawdzany jest każdy wątek. Uwzględniane są wszystkie dowody, które nadają się do tego, żeby je przeprowadzić.
Szczęście w nieszczęściu, że w domu zostały jeszcze buty Iwony. W dniu dzisiejszym Archiwum X może te przedmioty w dalszym ciągu poddać badaniom i daj Boże, będzie z tego konkretny rezultat dowodowy. Być może te zabezpieczone materiały, które mamy do tej sprawy, czyli mikroślady, włókna, włosy, być może profil DNA sprawcy, mamy materiał porównawczy pobrany od osób, które były typowane, być może te okoliczności doprowadzą do ustalenia sprawców, czy też sprawcy zabójstwa Iwony C. Organy ścigania posiadają odpowiednią wiedzę dotyczącą środowiska, które mogło być zainteresowane zabójstwem Iwony Cygan, również pewnych okoliczności związanych z jej zabójstwem, ale na dzień dzisiejszy, żeby komuś postawić zarzut, potrzebny jest twardy dowód. Jesteśmy otwarci na każdą informację. Gdyby pojawiła się osoba, która chciałaby złożyć w tej sprawie zeznania, nawet z utajnieniem jej danych osobowych, czyli wystąpić w charakterze świadka incognito, każdy taki dowód będzie przez nas dopuszczony. Ludzie wiedzą, kto zabił. Nadal milczą. Nie chcą podzielić losu Tadeusza Draba. Ale istnieje status anonimowego świadka. By ktoś, kto wie i chce zadośćuczynienia śmierci cyganeczki, przestał się bać. Niech ten film będzie w tej sprawie swoistym listem gończym, wysłanym po to, by schwytać i ukarać winnych, ale i dlatego, żeby zbrodni nie powtórzyli nigdy więcej. Ja tylko myślę, tak myślę po prostu w głębi serca, że prokuratura zrobi wszystko i policjanci, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne. Tak po prostu sobie to tłumaczę, że to morderstwo musi wyjść, musi po prostu ujrzeć światło dzienne, musi po prostu. Ja wiem, ja wierzę, ja mocno w to wierzę i na pewno tak będzie, że nie może taki morderca chodzić po świecie i po prostu śmiać mi się prosto w twarz, bo tak jest, bo tak naprawdę jest.